Moja siostra miała na imię Alicja. Została adoptowana przez moich rodziców, kiedy dowiedzieli się, że z przyczyn zdrowotnych nie mogą mieć kolejnego dziecka. Mieliśmy wtedy po 7 lat. Odkąd pamiętam, tworzyliśmy duet najlepszych przyjaciół. Nazywaliśmy się bliźniakami, choć różniliśmy się na właściwie wszystkich płaszczyznach. Alicja była filigranową brunetką, ja jasnowłosym chłopcem z lekką nadwagą. Ona lubiła melancholijną muzykę, a ja uwielbiałem rocka. Ona w wolnym czasie czytała poezję, a ja wolałem siedzieć nad równaniami i odkrywać sekrety fizyki. W wakacje przed rozpoczęciem przez nas szkoły średniej rodzice zginęli w wypadku. Zaopiekowała się nami siostra mamy, stara, bezdzietna panna o surowych zasadach. Nie było mowy o chodzeniu na imprezy czy siedzeniu nocami przy komputerze. Ciotka wprowadziła okrutny system kar za najdrobniejsze przewinienia. Tygodniowy szlaban na wychodzenie z domu za trójkę z polskiego, wyrzucenie do śmietnika nowej bluzki za niewłożenie jej do szafki i tak dalej. Pamiętam, jak stara jędza spaliła moją kolekcję Feynmana, wykłady z fizyki, kiedy nauczycielka od historii doniosła jej, że spisywałem pracę domową. Do tej pory kojarzyły mi się z głośną wówczas sprawą troskliwej matki, która swojego synka za przejście przez jezdnię na czerwonym świetle zakatowała na śmierć. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości oboje z Alicją uciekliśmy spod twardej ręki ciotki. Ja zacząłem studia na Akademii Technicznej i zamieszkałem w akademiku. Alicja poszła do zakonu. Nie rozumiałem jej decyzji. Młoda, piękna dziewczyna postanowiła poświęcić życie modleniu się do Boga, który odebrał jej rodziców i radość kolejnych lat. Nastawienie do religii było kolejnym dowodem, jak bardzo się różniliśmy. Alicja widziała w Bogu sposób na ucieczkę przed codziennymi zmartwieniami i o nic go nie obwiniała. Uważała, że miał w śmierci rodziców jakiś cel. Ja też go nie obwiniałem. Po prostu stwierdziłem, że nie istnieje. Po studiach żyłem pełnią życia. Na studiach żyłem pełnią życia. Większość rzeczy, których powinienem się uczyć, miałem dawno w głowie. Więc zamiast spędzać godziny na siedzeniu za książkami, nadrabiałem zaległości w imprezowaniu i sprawach damsko-męskich. Alicję denerwował mój tryb życia. W rozmowach przez telefon pouczała mnie i prawiła o idealnym świecie, który oferuje Pan w zamian za postępowanie zgodnie z kodeksem Kościoła. Jakie plany na dziś? Spytała mnie pewnego popołudnia. Wybieramy się do klubu z chłopakami. Ma być darmowa wejściówka dla kobiet, więc pewnie będzie ich sporo. Tylko proszę, nie rób żadnych głupot. Jakich głupot? Nie zgrywaj się. Znasz moje nastawienie do seksu przed ślubem. A ty znasz moje. Nikomu nie robię krzywdy. Wręcz przeciwnie. To korzyść dla obu stron. Gdybyś spróbowała, też by ci się spodobało. Oj, przestań. To niemoralne i niezgodne z wolą Bożą. Chyba wolą Kościoła. Seks przed ślubem to zło. In vitro to zło. Antykoncepcja to zło. No, chyba że metodą kalendarzyka. Zabijanie plemników jest grzechem, ale komórka jajowa to już inna sprawa. Będę się modlić za twoje nawrócenie. W tym momencie wybuchnąłem śmiechem. Mówisz, jakbym był jakimś seryjnym mordercą. A ja nikomu nie robię krzywdy. Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, brzydzę się kłamstwem i nie zdradziłbym nigdy żadnej kobiety. Nie potrzeba Boga, żeby postępować moralnie. Ale potrzeba Boga, żeby być szczęśliwym. Niestety, w świecie, którym rządzą prawa fizyki, nie ma miejsca dla Boga. Wyprali ci mózg w tym zakonie. Ja, Guzik, wiem o prawach fizyki, więc możesz nazywać mnie ograniczoną. Ale miej na uwadze fakt, że wielu światowej sławy naukowców to przykładni katolicy. Einstein był wierzący. Braciszku, ja jestem cały czas tą samą osobą, a wszystko, co mówię, ma na celu tylko i wyłącznie twoje dobro. Nie wierzę, że jesteś szczęśliwy, że niczego ci w życiu nie brakuje. Miała trochę racji. Ateizm jest spoko, kiedy człowiek nie ma ani chwili na myślenie. Mnie przebywanie w niebycie po śmierci ciężko było przyjąć za aksjomat. Z jednej strony gardziłem katolikami za ich ograniczenie, a z drugiej trochę zazdrościłem mi tego ograniczenia. Czasami zastanawiałem się, czy to nie działa może na odwrót. Może ograniczony umysł cechuje właśnie nieumiejętność powiązania ze sobą teorii ewolucji i istnienia Boga. Pobożność wybitnie inteligentnych ludzi potwierdza tą hipotezę. Ciemnota fanatyków religijnych zaprzecza jej. Chciałem uwierzyć, ale nie potrafiłem.
Potrzebowałem dowodu. Oglądałem kiedyś film, w którym uśmiercono mężczyznę, a następnie przywrócono go do życia za pomocą elektrowstrząsów. Jest to oczywiście niemożliwe. Ale zdałem sobie sprawę, że coś podobnego byłoby idealnym sposobem na rozwiązanie wątpliwości. Spędzałem miesiące na projektowaniu urządzenia, które miałoby mi pomóc w poznaniu prawdy. Z obliczeń wynikało, że eksperyment powinien się udać. Gdy opowiedziałem o nim Alicji, była oburzona. To niemoralne! Co niemoralnego jest w wiedzy? Przecież Jezus Chrystus nie wierzył w Boga. On to po prostu wiedział. Największym problemem okazało się znalezienie królika doświadczalnego. Ja nie mogłem. Ktoś musiał obsługiwać maszynę. Ktoś musiał sterować eksperymentem i go obserwować. Alicja nawet nie chciała o tym słyszeć. Koledzy ze studiów bali się ryzyka. Umieściłem ogłoszenie w internecie. Po kilku miesiącach odezwał się do mnie Tom. Starszy mężczyzna z Wielkiej Brytanii. Nie miał żony, dzieci. Uznał projekt mojego eksperymentu za godny ryzyka i nie bał się ewentualnej śmierci, więc zgodził się poświęcić dla celów naukowych. Przyjechał do mnie w środę po południu i nie traciliśmy czasu na zbędne konwersacje. Tom spisał wcześniej testament i posłusznie pozwolił się podpiąć do mojej aparatury. Kliknąłem odpowiedni guzik i po kilku sekundach kardiograf przybrał kształt prostej linii. Po kilku godzinach, które według planu miały być dobami, usłyszałem pikający dźwięk oznajmiający o przywróceniu czynności życiowych. Ucieszyłem się niezmiernie, lecz gdy zauważyłem, że Tom siedzi naprzeciwko mnie z otwartymi oczami, niezdolny się poruszyć, przeraziłem się. Coś musiało pójść nie tak. Tom, rozumiesz, co do ciebie mówię? Spytałem po angielsku roztrzęsionym głosem. Jeżeli rozumiesz, proszę mrugnij. Gdy mrugnął, odetchnąłem z ulgą. Okej. Nie denerwuj się. To na pewno tylko chwilowy paraliż. Jednak zgodnie z moimi obawami proca jego serca pogarszała się. Wiedziałem, że jego życie potrwa co najwyżej kilka minut. Nie było czasu. Przypomniała mi się forma komunikacji, której używali bogowie zjawy Mastertona. Tom, będę mówił alfabet. Mrugnij, gdy wypowiem właściwą literę. Tak też zrobiliśmy. Gdy z ciągu liter dało się utworzyć sensowne zdanie, Tom zamknął oczy. Chwilę później umarł. Odszedł na zawsze. Bóg tu teraz jest. Gdyby ktoś kiedykolwiek powiedział mi, że jestem zdolny do wybuchu radosnego śmiechu, mając obok siebie trupa, w życiu bym nie uwierzył. A jednak cieszyłem się jak dziecko. Od razu zadzwoniłem do Alicji i opowiedziałem jej o wszystkim ze szczegółami. Pierwszy raz w życiu przyznałem jej, że miała rację. Następnego dnia dowiedziałem się o jej samobójstwie. Moją pierwszą myślą było: Alicja, coś ty zrobiła? To bez sensu. Przecież samobójcy nie idą do nieba. Dopiero później przeanalizowałem wszystko i zrozumiałem.